Fizjoterapia. Właśnie za tymi drzwiami dowiemy się, co oznacza słowo fizjoterapia, w czym nam pomaga i czy jest dla nas tak naprawdę ważne. Zapraszam. Fizjoterapia jest działem medycyny, który zajmuje się metodami usprawnienia pacjentów. Jej celem jest likwidacja procesów chorobowych, zapobieganie im oraz przywracanie jak najpełniejszej sprawności chorego. Przywrócenie mu możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W roku 1972 rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej rehabilitacja stała się integralną częścią procesu leczenia w naszym kraju. Z rehabilitacją wiąże się bardzo ściśle pojęcie fizjoterapii. Jest to główna składowa rehabilitacji i w skład fizjoterapii wchodzą trzy działy. Pierwszy dział to kinezoterapia, czyli leczenie ruchem. Fizykoterapia wykorzystująca różnego rodzaju zjawiska fizyczne do zwalczania stanów zapalnych, stanów bólowych, stanów zwyrodnieniowych, jak również wzmożonego napięcia mięśniowego. I trzecia składowa fizjoterapii to masaż leczniczy, którego wskazania są również stosunkowo szerokie. Mają za zadanie obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego, miejscowe przekrwienie, rozluźnienie nadmiernie napiętych tkanek i generalnie poprawę trofiki, czyli odżywiania tkanek miękkich. Absolwenci fizjoterapii są przygotowani do planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego. W samej nazwie fizjoterapia zawiera się słowo terapia. Jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się leczeniem ludzi chorych, ale nie tylko. Bardzo ważnym elementem tutaj jest zajęcie się ludźmi zdrowymi. Powstaje mnóstwo klubów fitness, powstaje mnóstwo gabinetów odnowy biologicznej. Ludzie zaczynają o siebie dbać, ludzie zaczynają rozumieć to, że jest potrzeba ruchu, że potrzeba sprawności, potrzeba kondycji fizycznej. Mottem takim rehabilitacji jest, że ruch może zastąpić wiele leków, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu. Fizjoterapeuta musi być przygotowany wszechstronnie. Trzeba być tutaj zarówno fizjoterapeutą, jak i psychologiem. Trzeba znać wszystkie zabiegi, wszystkie możliwości, jakie daje rehabilitacja. Nawet jeżeli się tym osobiście nie zajmujemy, to musimy wiedzieć, jak one razem funkcjonują, co który zabieg powoduje, żeby się uzupełniały nawzajem, żeby ewentualnie coś doradzić, podpowiedzieć. Chorzy oczekują pomocy, a fizjoterapeuci są po to, aby im pomóc. Przy tak odpowiedzialnych zadaniach fizjoterapeuta powinien spełniać pewne warunki i mieć określone predyspozycje. Zawód fizjoterapeuty wymaga szczególnych predyspozycji. Mówi się coraz częściej, że fizjoterapia stanowi odnowę holistycznego podejścia do pacjenta. Jest to zawód dla ludzi obdarzonych nie tylko talentem zapamiętywania, uczenia się i to uczenia permanentnego, ale jest to zawód dla ludzi o wielkim sercu, o dużych uczuciach do bliźniego i wydaje się, że jest to zawód, który może dostarczyć bardzo dużo satysfakcji. Fizjoterapeuta może być zatrudniony w następujących oddziałach szpitalnych. Światłolecznictwa, gdzie przeprowadza się zabiegi lampami kwarcowymi i lampami Solux. Elektrolecznictwa, gdzie wykorzystuje się do leczenia prąd stały oraz prądy impulsowe małej częstotliwości. Ciepłolecznictwa, gdzie wykonuje się zabiegi parafinowe. Może również pracować jako kinezyterapeuta, czyli może leczyć ruchem, to jest prowadzić ćwiczenia ruchowe, czynne i bierne lub masowe. Praca w fizjoterapii jest to praca z ludźmi. Trzeba tych ludzi lubić, po prostu trzeba umieć wysłuchać, trzeba potrafić doradzić, trzeba, jeżeli przychodzi człowiek zdenerwowany, trzeba go umieć uspokoić. Jeżeli przychodzi śpiący, trzeba go obudzić.
wraz z rozwojem społeczeństwa zaczynamy dbać o siebie i o swoje zdrowie fizyczne. Tym samym otwiera się tutaj przestrzeń dla rehabilitantów, fizjoterapeutów, a także masażystów i specjalistów od odnowy biologicznej. Głównym celem pracy fizjoterapeuty jest przygotowywanie i przeprowadzanie zabiegów fizykoterapeutycznych zalecanych przez lekarzy specjalistów oraz zapewnianie pacjentowi bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania. W sytuacjach traumatologicznych, tam gdzie dochodzi do nagłego pojawienia się dysfunkcji w obrębie narządu ruchu, fizjoterapeuta musi być nie tylko dobrym kinezyterapeutą, dobrym fizykoterapeutą, ale musi być bardzo dobrym psychologiem. Musi być często człowiekiem, który spowoduje, że chory będzie chciał uczestniczyć w procesie leczenia. W innych sytuacjach będzie musiał również pomóc choremu w odzyskaniu strony socjalnej, to znaczy ukierunkowanie być może na zmianę zawodu ze swojej dotychczasowej profesji. Także jest to zawód, który musi łączyć w sobie bardzo wiele cech. Jaką drogę trzeba przebyć, aby zdobyć ten zawód? Zdobycie dyplomu fizjoterapeuty wymaga bardzo wiele nauki, ale jest to możliwe w tej chwili na kilku poziomach. Pierwszy poziom, najniższy, to jest poziom licencjata, który można zdobyć w akademiach medycznych, jak również w akademiach wychowania fizycznego. Są również, powstają w naszym kraju wyższe szkoły fizjoterapii. One również mogą takie uprawnienia licencjata wydawać. Drugim stopniem to są studia w akademiach wychowania fizycznego oraz w akademiach medycznych. Dalsza kariera zawodowa będzie zależała od zainteresowań, od ambicji, możliwość zdobywania dalszych tytułów, a więc doktoryzowania się, habilitowania. To wszystko jest do osiągnięcia w wspomnianych akademiach. Po zdobyciu poziomu licencjata jest możliwość na studiach magisterskich zdobycia pierwszego tytułu, podstawowego tytułu naukowego, jakim jest właśnie magisterium. Dalsza praca naukowa może spowodować, iż ci najambitniejsi otrzymają tytuł doktora w zależności od wydziału, w którym ten doktorat będzie ukończony. Jeszcze wyżej sięgając, to jest habilitacja, no i oczywiście dla tych najwybitniejszych jednostek można zostać profesorem akademickim, a później profesorem zwyczajnym w dziedzinie rehabilitacji. Większość fizjoterapeutów pracuje w państwowych ośrodkach służby zdrowia. Gdzie jeszcze? Poza szpitalami, poza przychodniami, które przyjmują w trybie ambulatoryjnym chorych, praca fizjoterapeuty znajduje duże uznanie w ośrodkach sanatoryjnych, jak również w ośrodkach specjalistycznych, w centrach rehabilitacji, takich jak Konstancin czy Rety Śląskie. Zapotrzebowanie na zawód fizjoterapeuty stale rośnie. Związane jest to i z rozwojem cywilizacji, ze zwiększoną niestety liczbą wypadków komunikacyjnych, z przedłużaniem ludzkiego życia i brakiem alternatywnych metod, skutecznych metod leczenia. Dlatego też można być spokojnym, jeśli chodzi o rozwój tej dziedziny, bo ten rozwój jest stale stymulowany potrzebami społecznymi. Możliwości znalezienia pracy w dużej mierze zależą od operatywności i dodatkowych kwalifikacji fizjoterapeutów. Musimy dbać o siebie, musimy podtrzymywać naszą kondycję fizyczną, musimy utrzymywać naszą sprawność, ponieważ długość życia ludzi wydłuża się w tej chwili i musi nam tego zdrowia po prostu starczyć na dłużej. Jeśli chcesz wykonywać tą odpowiedzialną, ciekawą i tak różnorodną pracę,
Jeśli chcesz wspomóc proces leczenia i ściśle współpracować z lekarzami, jeśli chcesz pomagać ludziom, to zostań fizjoterapeutą. Wykonano na zlecenie Komendy Głównej OHP dla potrzeb mobilnych centrów informacji zawodowej.